Lęk wysokości to jest opowieść o ojcu i synu. To jest opowieść o chłopaku, który pracuje w telewizji, notabene. Jest reporterem telewizyjnym i dostaje awans, chce zostać prezenterem, chce pracować na wizji, dostaje ten awans, ale zaraz na początku się dowiaduje, on sobie ułożył życie, żyje w Warszawie, ma dom, wszystko jest na dobrej drodze, nagle się dowiaduje, że jego ojciec wylądował w psychiatryku, z miasta rodzinnego w Zagłębiu. No i on jest jedyną osobą, która jest wezwana, żeby coś z tym zrobić oficjalnie. On tam jedzie, nie chce się z tym ojcem widzieć, to jest jakaś taka niejasna sprawa, nie mają kontaktu i on podejrzewa, że ojciec blefuje w ogóle, że go wykorzystuje do czegoś. Próbuje się na nim odegrać, próbuje sprzedać jego mieszkanie przy tej okazji, no a potem widzi, że... A potem już sam nie wie, czy to jest, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest szaleństwem, co jest normalnością. Nagle sam zaczyna, daje się wciągnąć w pewien taki szalony, zakłócony świat i w sobie odkrywa też pokłady szaleństwa, dowiaduje się jakby wiele o sobie. I to jest taki trochę film właśnie o znajdowaniu swojej tożsamości, tego, kim tak naprawdę jesteśmy, poprzez bardzo jakby takie trudne, ekstremalne zdarzenie i poprzez odbicie siebie w lustrze swojego ojca czy swojej rodziny w pewnym wieku, jakby dochodzimy do takiej potrzeby. No to jest taki film psychologiczny, ale dosyć szybko zmontowany, z dosyć jakby taką żwawą akcją. To już mówię po pierwszych pokazach, bo mieliśmy takie pierwsze pokazy zamknięte jeszcze tam dla różnych osób. No w trakcie roboty też mieliśmy pokazy robocze, żeby przetestować materiał. Dosyć długo, prawie rok to montowałem i udźwiękawiałem. Dosyć długotrwałe przygotowania. To jest historia też częściowo osobista. To powstawało jako taki osobisty materiał jakby z mojego życia. W pewnym momencie zacząłem spisywać jakby tą swoją historię. Jeszcze nie wiedziałem wtedy, że będę chciał z tego zrobić film. To bardziej chodziło o to, żeby zatrzymać pewne rzeczy z przeszłości i takie, które się dzieją. No i potem pomyślałem, że z tego mógłby być film. Najpierw myślałem, że dokument, później nie, że fabuła. Ale żeby to było też ciekawe i zrozumiałe dla innych ludzi, no to zaprosiłem scenarzystę i on miał takie spojrzenie z zewnątrz i zaczęliśmy to przetwarzać jakby w historię zrozumiałą dla każdego, mam nadzieję. Kontynuacja między tymi dwoma dokumentami, jednym o kozie, a drugim o królikach, jest taka, że obydwa są o zwierzętach, ale tak naprawdę są o ludziach. To znaczy my używamy tylko zwierząt do tego, żeby powiedzieć coś innego być może, coś świeżego o ludziach, albo żeby przynajmniej zobaczyć siebie, my ludzie, żebyśmy siebie zobaczyli w oczach zwierząt, czyli z takiej niecodziennej perspektywy. I to wynika chyba z takich naszych potrzeb, moich i Piotra Rosowskiego, współautora obu tych filmów, z takich potrzeb, żeby nie opowiadać po raz kolejny historii, którą znamy, żeby szukać oryginalnej perspektywy. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne w dokumencie, bo dokument jednak rywalizuje z fabułą, z telewizją. I żeby szukać takiej perspektywy, która może zaskoczyć widza. No i tu rzeczywiście tak się złożyło, bo okazuje się, że jest bardzo niewiele. Myśmy nie spotkali właściwie żadnych takich dokumentów, które używają zwierząt do opowiedzenia o ludziach w tak przerysowany sposób, też bym powiedział. I to dziwne, bo literatura się tym posiłkuje od starożytności. Są bajki ezopowe, bajki Krasickiego, La Fontaine'a i tak dalej, gdzie zwierzęta w ogóle mają cechy ludzi, ale też patrzą na ludzi i opowiadają nam o nas coś ciekawego. W dokumencie nie i myślę, że to... A to się dobrze sprawdziło, dlatego że zwierzęta same w sobie są ciekawe, są jakby dobrym obiektem do filmowania, dobrymi aktorami są i są też takimi ciekawymi aktorami, którzy nic nie mówią, a my sobie resztę projektujemy, co one tam sobie myślą i co być może chciałyby powiedzieć, gdyby mogły. Myślę, że też dlatego chyba robię dokumenty, że ważne w tym zajęciu, którym jest bycie reżyserem, jest nie dać się temu pochłonąć całkowicie, to znaczy zostać na ziemi wśród ludzi i jakoś tak żyć też normalnym życiem po to, żeby coś z tego życia zrozumieć i móc o tym opowiadać. Ale no, ja cenię w kinie normalne historie o normalnych ludziach. Myślę, że do tego jest potrzebny taki właśnie
taka kotwica tutaj w rzeczywistości. Dokumenty też w tym pomagają, dlatego że no musisz jakby rzeczywiście wtedy schować się za tą kamerą i musisz być dla tych ludzi, musisz spowodować wszystko, żeby oni się dobrze poczuli, żeby ci siebie pokazali, otworzyli się przed kamerą, żebyś dotknął czegoś prawdziwego, czegoś niezwykłego, jakiejś tajemnicy z tego świata, o którym opowiadasz. Wydaje mi się, że ten balans, który może się wydaje taki banalny pomiędzy nazwijmy to sztuką, a rzeczywistością, niby to jest takie naturalne i wydaje się banalne, ale on tak naprawdę jest najtrudniejszy do zachowania, bo oczywiście to zajęcie jest też tak fascynujące, że wielu moich kolegów, ja sam też często dajemy się zassać bez końca i wtedy człowiek już nie potrafi pokazać swojego filmu, swojego materiału innym ludziom, jest odporny na, nie chce żadnej krytyki, chce być zadowolony z tego, co ma. I to jest ślepa uliczka też. To jest to, co mi się podoba w tym zajęciu, to jest to, że to jest grupowa praca. Jak mało która sztuka, powiedzmy. Znaczy rzeczywiście bardzo dużo zależy od tego, jakich masz ludzi, ale też jak ich natchniesz, jak ich nakręcisz. I naprawdę to raczej jest tak, że jesteś... To nawet nie jest tak, że jesteś jakby... że dowodzisz jakąś armią, jak często się mówi o fabule, tylko że jakby przychodzisz po to, żeby nakręcić do czegoś ludzi i ty potem możesz się schować. Nie musisz być na pierwszym planie i to nie musi być rozgrywanie twojego ego. Ale ważne jest, żeby stworzyć taką atmosferę, która później pomoże tym ludziom przed kamerą i która później się przenosi też na ekran. Przepraszam.